Cześć. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony rekuperacji. Pokażę, jak wykonać instalację na własną rękę, na co zwracać uwagę. Przedstawię trochę wniosków oraz podsumuję koszty. Zapraszam na film. Zaczynam od wyznaczenia miejsc, w którym będą przebiegały profile od podwieszonego sufitu. Pomoże to uniknąć problemów w przyszłości. Jak można domyślać się po wstępie, wybrałem system polskiego producenta Perflex. Średnica kanału w instalacji to 75 cm i do przejścia w gazobetonie idealnie nadaje się koronka Fi80. Polecam od razu czyścić i zagruntować otwory. Skrzynki rozprężne wieszam na środku okna i w odległości około metra. W odległych pomieszczeniach staram się zachować jak najłagodniejsze zakręty kanałów, więc i skrzynki zawieszam pod delikatnym kątem do otworów. Ma to na celu zminimalizowanie oporów powietrza. Z tego samego powodu staram się umieszczać wieszaki w jednej linii. Według zaleceń producenta, jeżeli kanał wychodzi nam dłużej niż 12 metrów bieżących, należy dodać dodatkowy, aby zniwelować spadek wydajności. To samo tyczy się krótszych odległości z większą ilością zakrętów. Zdarzają się też sytuacje, w których zamania kanału są wręcz skazane, aby zrównoważyć instalację. Dla przykładu u mnie w kotłowni, gdzie kanał w linii prostej miałby mniej niż 1 metr. Jeżeli kanały wentylacyjne będą przechodzić prostopadle do profilów, to nie ma problemu. Trochę trudniej, jak idą równolegle. Wówczas przy standardowym rozstawie profili zmieszczą się maksymalnie 4 kanały Fi75 między uchwytami. Korzystam systemowo z uchwytów Perflexa. Próbowałem stosować taśmę perforowaną, ale to nie zdawało egzaminu. Zapewne lepiej by się to sprawdziło, gdybym kładł kanały na strop. Jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać przy tych uchwytach, jest taka, że nie wolno przekładać całych kołków przez otwór. Jeżeli to zrobicie, później nie zapniecie kanału. Na zbliżeniu widać, że kołnierz kołka przeszkadza w pełnym dosunięciu kanału. Z samym wkrętem nie ma tego problemu. Na poddaszu musiałem trochę pokombinować. Normalnie skrzynki rozprężne i kanały prowadzi się pod warstwą ocieplenia, tak aby uniknąć straty ciepła. Jako, że w obecnej konfiguracji wysokość pomieszczenia wychodzi mi poniżej 2,4 m, postanowiłem umieścić skrzynki w warstwie izolacji. Lepiej sprawdziłyby się tutaj skrzynki mufowe. Ja niestety zamówiłem tylko nyplowe, czyli do każdego trzeba będzie dołożyć przedłużkę. Staram się zachować poziom, aby później anemostat nie wystawał z sufitu pod kątem. Dla samej instalacji nie ma to aż tak dużego znaczenia. Uchwyty tak samo dobrze zdają egzamin na suficie, jak i na ścianie. Robienie tego pod laser to tylko kwestia wygody. Zwykła poziomnica w zupełności wystarczy. Mając wybrany rekuperator, można dokładnie wymierzyć, gdzie znajdą się skrzynie rozdzielcze. Jeżeli nie macie wybranego urządzenia, lepiej to sobie darować na tym etapie, a zostawić odpowiednio dłuższe kanały. Same skrzynie można sobie zaprojektować w dowolny sposób na stronie producenta. Mają całkiem przyjazny interfejs z krótką instrukcją obsługi, w którym bez problemu dostosujecie je do swoich potrzeb. Zwróćcie tylko uwagę, czy i na której ścianie chcecie uchwyty montażowe. Zrobiłem mały test wytrzymałości tych kanałów. Pozostawiłem kawałek na kilka godzin na dworze. Tworzyło zachowuje się bez zarzutu. Trochę to powykręcałem, pościskałem i nic się nie krusza ani nie pęka. Zdecydowanie nie jest to tani chiński plastik. Przekładając kanały przez otwory warto użyć zaślepy. Zabezpieczy to wnętrze kanału przed dostaniem się niepożądanych elementów. Polecam zacząć od najdalszych pomieszczeń, póki macie pełne zwoje. Pamiętajcie tylko, aby zdjąć zaślepkę przed wpięciem. Teraz pozostanie jedynie zapięcie, wszystko we wcześniej przygotowane uchwyty. Na skosach kanały idą tuż przy profilach CD. Między nimi będzie jeszcze 10 cm wełny. Idealnym rozwiązaniem pod względem straty ciepła byłoby puścić je przed całą warstwą izolacji, ale to kosztowałoby mnie dodatkowe 10 cm przestrzeni. Tutaj trochę lepiej widać sam moment wpięcia. Te białe zatrzaski muszą wejść między zebrowania kanału we wszystkich 4 punktach. Tylko wtedy macie pewność, że połączenie jest szczelne. Do
cięcia kanałów można wykorzystać zwykły nożyk, ale za zdecydowanie polecam systemowy. Znacznie skraca on pracę, a przede wszystkim daje idealnie prosty koniec. Samo rozprowadzanie kanałów to całkiem satysfakcjonujące zajęcie, ale sporo człowiek przy tym nabiega się z drabiną między pomieszczeniami. Już na etapie planowania trzeba przewidzieć, którędy będą szły kanały. Jak tylko możecie, unikajcie ich krzyżowania. Nie jest to błędem, a nawet producent ma w ofercie specjalne mijanki, ale po co narażać się na dodatkowe koszta, jeżeli można tego uniknąć? Niewykorzystane kruszce w skrzynkach należy zaślepić. Nie popełniajcie mojego błędu i zamówcie od razu zaślepki. Te dostępne w sklepie to nie to samo, co ich odpowiedniki dla kanałów. Mają otwór i znacznie cieńszy rant, przez co nie można ich szczelnie zapiąć skrzynką. Ja na bieżąco wszystko wpinam w skrzynię rozdzielczą. Łatwiej jest ogarnąć, co jest wywiewem, a co nawiewem. Jeżeli nie macie skrzynek, radzę opisać kanały. Jeżeli nie wiecie, gdzie ma być nawiew, a gdzie wywiew, to warto pomyśleć o projekcie. Ja kierowałem się ogólnymi zasadami, czyli pomieszczenia brudne, mokre, wywiew, a czyste, sypialnie, nawiew. W grę wchodzi też odpowiednie obliczenie wydajności samego urządzenia i tym podobne rzeczy, ale to dość rozległy temat. Na sam koniec pozostaje zapiankowanie wszystkich przejść przez ściany. Zanim podam Wam cenę, muszę podkreślić, że zawiera one rzeczy, których na filmie nie widać. Jedyne, czego kwota nie uwzględnia, to sam rekuperator. Łącznie materiały do instalacji kosztowały mnie niecałe 6800 zł. Dla potwierdzenia zrzut ekranu z mojej historii zamówień. Jako ciekawostka dodam, że najtańszą ofertę, jaką otrzymałem na robociznę z materiałem, to 16000 zł bez rekuperatora. Wnioski z tego wyciągnijcie sami. Na tą chwilę to wszystko, jeżeli chodzi o rekuperację. Nie mam jeszcze fizycznie u siebie urządzenia, aby pokazać Wam więcej. Będzie u mnie za jakieś 2-3 miesiące, wtedy nagram kolejny materiał, pokażę w nim, jak robić czerpnie i wyrzutnie, jak połączyć wszystko z rekuperatorem i z instalacją przy użyciu tuneli elastycznych, izolowanych. Dodatkowo chciałem zrobić samo uruchomienie, jakieś testy tłumików, jak to wszystko działa, jak to pracuje. Napiszcie w komentarzach, może macie jakieś konkretne pytania, jak co działa, jak co sprawdzić, postaram się dograć w miarę możliwości. Zrobię jeszcze raz takie pełne podsumowanie, chociaż mam nadzieję, że już wszystko, co potrzebuję do tego kupiłem i uwzględniłem w tym podsumowaniu kosztowym. A na tą chwilę dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.